czy byłaś świadoma tego i przygotowana na to, co się wydarzy w momencie, kiedy udzieliłaś wywiadu do programu w TVN-ie? Piję do tego materiału bodajże z Na Żywo, gdzie wyszło na to, że nie macie na węgiel z mamą. Mm-hmm. Bardzo śmieszna sytuacja, gdyż to nie było na żywo. To po pierwsze, zacznijmy od tego. Znaczy, wiem, że to było w jakimś magazynie. Tak, w Revi, coś takiego. No, nieważne. Ale wyszło coś, że nie mamy na węgiel, chociaż to nie była prawda, bo mieszkałyśmy w bloku. Tak, dlatego właśnie to nie było prawdą. Ale no, przekręcili tam dużo spraw, ale nie byłam świadoma tego, co się stanie później. Naprawdę myślałam, że to po prostu jeden raz i to wszystko, a okazało się, że to pociągnęło ze sobą duże konsekwencje. A co poczułaś w momencie, kiedy gdzieś tam Doda zabrała głos i obraziła twoją mamę? A jak się może poczuć człowiek w takiej sytuacji? Przecież to jest jasne. Nie no, było mi bardzo przykro. Ja wtedy w tym momencie miałam bardzo dużo przykrości ze strony różnych ludzi. Ale po prostu no, musiałam to jakoś skomentować, bo po prostu no, kogo jak kogo, ale swojej matki nie dam obrażać byle komu. To naprawdę popsuło wam święta? Nie no, święto nie popsuło, tak się składa. Święta były bardzo miłe w rodzinnym gronie, ale nie popsuło no, święta.